Witam wszystkich. Słuchajcie, drugi odcinek z Szamba, z montażu Szamba. Dzisiaj przyjedzie koparka. Dzisiaj przyjedzie koparka, żeby wykopać mi ten dół. Obstawione mam palikami, jak ma wielkość tego dołu. Muszę ustalić głębokość tego dołu. Więc zaraz się za to wezmę. Ale pokażę wam jeszcze. Można by rzec trochę teorii, którą nie zawsze da się zrobić. Więc mamy tak. Długość szamba 350, szerokość 230, wysokość 150. I teraz tak, 150 jest od górnej części, plus dochodzi na to 12 pokrywa. Wejście na rurę jest 5 cm poniżej tego momentu. I tu się zaczyna wejście Fi 160. I kołnierz górny do wybierania 50 cm ma. Więc tak to wygląda. I teraz muszę wykopać taki dół, żeby było wejście na te Fi 160. Muszę obliczyć do tej mojej rury gotowej. Jak to zrobić? Oczywiście może być to niżej, bo im... Aby nie było wyżej, żeby nie zmieniać tej rury. Natomiast niżej nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o zbiornik, teoria jest taka, że pasowałoby wykopać dół. I jeżeli tu mam tunel do wybierania, a tu mam wejście rury, to ten zbiornik, teoretycznie oczywiście, bo to nie zawsze się tak da, nieraz się w ogóle tak nie da zrobić. Teoretycznie zbiornik powinien być pochylony trochę. Załóżmy na tych 3,5 metrach, ze 4 cm chociaż, żeby go zrobić nie w poziomie. Oczywiście kołnierz później domurowywujecie już w poziomie, natomiast tu robicie tak jakby zbiornik pod, żeby stał na spadku. Teraz czemu tak się robi? Robi się temu, że jeżeli później przyjedzie wybierać, wsadzić tu rurę, to wam to wszystko spłynie i on to wszystko wam wybierze. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że niby jest wybrane, tu jest pusto, a tu jeszcze macie zajęte, bo zbiornik jest w drugą stronę przekoszony. Więc tak to wygląda w teorii i tak powinno być to zrobione. Natomiast czy się uda, czy nie, tego nie wiem. Więc dobra, majstri, idę to obliczyć i będę działał w tym temacie. Dobra, słuchajcie, taki myk jest. Dwa paliki wbite w poziomie. Plus ten poziom przechodzi na kolejne tu 3 paliki i tam 3 paliki. Teraz muszę obliczyć na ile ma być wykopany ten dół. To jest moja rura, która już tak zostaje. Więc do górnej części rury mam w tym miejscu 88 od poziomu tych palików. Dobra, 88. Idę zapisać. Dobra, i teraz liczymy. 88 mam do górnej części rury. Wlot jest Fi 16. Znaczy rura jest 10, ale wlot jest Fi 16, czyli mamy regulację góra, dół, jakbyśmy coś się tam machnęli. 5 centów od góry bez pokrywy mamy do wlotu.
Czyli tak, mamy 88 do rury. 16 jest rura, dodać 16. I teraz odejmujemy 150 wysokości, odjąć te dwie wartości, czyli 21, to nam zostaje 130-129. 129 plus. Dodajemy to. Czyli dodałem to, wyszło 233. Czyli od tej mojego poziomu, który mam, do dołu musi być 233. Czyli zróbmy na 235. I teraz tak, 235 to nie jest od gruntu, tylko od poziomu tych palików. 235. Na tej łacie sobie zaznaczę, gdzie jest te 235. I teraz słuchajcie, po co to jest? Po to, że jak już tu będzie koparkowy kopał, ja sobie między tymi palikami przewlekę sznurek i po prostu posprawdzam łatą, gdzie jest jaki wymiar, ile jeszcze brakuje i gdzie trzeba podebrać. Bo tak, wiecie, tam na dole to jest kurwa glina. Każde 5 cm wykopania to łopatą ręcznie, to się normalnie idzie zachetać. Przerobiłem to przy fundamencie. Więc teoretycznie ja wolę, żeby on mi wykopał więcej niż za mało. I teraz 235. Dobrze, ja to policzyłem. Muszę jeszcze raz to policzyć. Bo 150 zbiornik plus 12 pokrywa to jest 162 plus 50 to jest 212. To mi zabraknie tej góry. Teoretycznie mi zabraknie tej góry. Tak mi wychodzi z moich obliczeń. Dobra, idę jeszcze raz to sprawdzę, ale mniej więcej tak to się odbywa. Muszę to na spokojnie jeszcze raz przeliczyć. Chociaż wiecie, co wam powiem, bo tak, 233 wyszło, czyli 150 i 12, 150 i 50 to jest 200 i 12 pokrywa 212 i tu mam do gruntu 22, 214, 234. Plus jeszcze zaprawa pod ten kołnierz, czyli mi wyjdzie na stykulca. Tak mi wychodzi, że mi powinno wyjść to na stykulca, ale idę jeszcze to sprawdzę, żeby nie dać ciała. Bo nie ma to jak dać ciała. Bo to wiecie, przyjedzie ze zbiornikiem, wstawi i cześć. Nie będzie czasu na poprawki, jeżeli się okaże, że zbiornik jest za wysoko. Trzeba będzie już później odkopywać tę rurę i ją przerabiać jeszcze raz, żeby się dostosować do dziury w zbiorniku. Więc idę jeszcze na spokojnie przy kawie, to sobie przemierzę. I tyle. Dobra. Sprawdziłem to przy kawie. I według moich karkołomnych wyliczeń wychodzi, że od tego sznurka muszę pierdyknąć dół na 240 do dołu. Zobaczymy, co będzie po tych 240. Czy mi to nie podejdzie wodą na przykład. Studnia na wodę ma 180 głębokości od gruntu, czyli to by wychodziło do sznurka te 200 i tam nigdy wody nie było. Więc zobaczymy, co zrobi te 40 cm. No tak mi wychodzi i tak zostawiam, nie będę kombinował. Jeżeli się okaże, że się pierdolnąłem albo coś jest nie tak, to albo będzie większy spadek do dołu, albo trzeba będzie tę rurę odkopać, wyciągnąć i po prostu już zrobić do szamba. No i tak mi to wychodzi. Wiecie, nie robię tego na co dzień. W ogóle nie wiem, chyba w życiu 3 razy coś takiego robiłem, czy 4. I tak nie mam wprawy, że tak powiem. Ale ogarniemy. Także czekam na koparkowego. Wykopię ten dół i zobaczymy, co będzie dalej.
w ogóle, nie wiem, kurwa, czy to zabezpieczyć, żeby ktoś tu nie wpadł w to, czy to coś z tym zrobić, żeby to się nie obsunęło w ogóle. Zobaczymy, jaki będzie stan ziemi, czy najdzie woda i czy w ogóle da się coś zrobić. Także chwilowo nara. Dobra, dół wykopany. Mniej więcej to wygląda tak. Mniej więcej. I słuchajcie, oczywiście teoria teorią, plany planami, a życie życiem. I teraz tak, od tej rury do tamtej ziemi mam wymiar, który teoretycznie jest taki, jaki jest mi potrzebny. To się obsuwa, ja tu nachodzi woda, nie będę nic tu rzeźbił, równał ani nic z tych rzeczy. Szambo ma przyjechać najszybciej za 4 dni, najpóźniej za 6 dni. Więc w momencie, kiedy przyjedzie zbiornik, koparkowy podjedzie jeszcze, ewentualnie wybierze to, co się obsunie za bardzo. Ewentualnie wybierze lub dosypie, w zależności od tego, czy będzie za nisko, czy za wysoko. I zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu i zobaczymy, czy da się zrobić ten spadek w stronę kanału do wybierania, bo to tutaj teraz by wlazł w to, urobiłbym się, a to nie ma sensu. Więc tak, taki jest teraz plan na tą chwilę. Więc dół jest wykopany. Oczywiście te wszystkie moje gadżety, które były, to pomogły mi to mniej więcej wymierzyć, czy to jest dobrze. Wiecie, ja wam powiem to, co myślę. Oczywiście nie wiem, może to jest jakiś tam błąd. Jeżeli to przyjechała duża koparka, jeżeli by przyjechał mniejszą koparką, to tam albo nie mówię, że ręcznie by to wykopał, to może by nie zruszył tej ziemi, ale jak ja tu siedziałem na tych narożnikach i patrzyłem sobie, jak on kopie i w ogóle pokazywałem mu ile, czy więcej, czy mniej, to kurwa, ta ziemia to cała huczała, więc to jest wszystko zruszone na około, przynajmniej na pół metra na około tej dziury, więc to spokojnie się może obsypać bez problemu, bo jest to zruszone, no i jest głęboko i jest już woda. No więc taki mamy myk, zobaczymy, co dalej. No i tyle, no takie laicki montaż szamba. Ciekawy jestem, jak to będzie, ale pokażę wam, jak ta dziura będzie wyglądała po tych 4 dniach, w momencie, kiedy przyjedzie zbiornik. Dobra, na tą chwilę kończę. Kawał dziury jest. 2,20 jest od tego, od darniny. Mam nadzieję, że ja to będę płyciej leżał niż takie 2,20. Tak myślę przynajmniej. Dobra, trzymajcie się. Koniec tego odcinka. Pozdrawiam.